Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana i zapraszam do czytania na listopad 2023. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr, no i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność na moim kanale, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie wszystko przeczytać, dopasować odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie baranki, zobaczmy zatem, z jaką energią wchodzicie do listopada. Baranki, listopad, piątka pentakli. To jest dosyć trudna energia, bo to jest energia straty, zubożenia, jakiegoś braku. Możecie czuć się osamotnieni, możecie czuć samotność w związku, możecie czuć, że zbyt długo jesteście singlami, tak, brakuje Wam kogoś u swego boku, chcielibyście się z kimś zakotwiczyć, stworzyć fajny związek, tak? No i to jest taka energia, która pokazuje, że będziecie odczuwać albo nostalgię za kimś, albo za czymś, co zostało utracone. Cały czas będzie Wam się wydawało, że czegoś Wam brakuje. To też jest karta mówiąca o tym, że mogą być problemy finansowe, tak? Możecie martwić się o to, czy spłacicie jakieś zobowiązania, kredyty, jak to wszystko tutaj powiązać, cały koniec z końcem. Ktoś się może czuć opuszczony, taki samotny właśnie. To jest dosyć trudna energia, natomiast rozłożymy zaraz karty na wszystkie sfery, zobaczymy, jak to się ma do reszty, do całości. Natomiast nie poddawajcie się takiej energii. No wiadomo, że listopad jest trudnym miesiącem, zaduszki, święto zmarłych, ludzie zaczynają tak troszkę analizować to życie, tak, że ono przemija, ale też, kochani, nie ma co w takiej energii po prostu tkwić. Zobaczmy zatem praca i finanse, czy to się pokrywa. Szóstka mieczy, as pentakli. Tu jest zmiana pracy w ogóle. Ja widzę, że niektórzy z Was całkowicie zmieniają pracę. Rozpoczynacie nowy projekt, nowe przedsięwzięcie i As Pentakli mówi o szansie na zarobienie większych pieniędzy, o szansie na zdobycie lepszej pracy, lepszej posady. Ale tu jest ewidentnie oddalenie, czyli po prostu ta zmiana. Zakończacie jakąś pracę, ktoś może dostać wypowiedzenie albo złożyć to wypowiedzenie u szefostwa. No i tutaj będziecie, kochani, ruszać w nowym kierunku. Kursy, szkolenia, przebranżowienie się, odpłynięcie na spokojne wody. Być może ta praca Was uwierała, być może nie czuliście, że się realizujecie, spełniacie, tak? No generalnie takie Wasze ambicje zawodowe tutaj się już wypaliły, nie czuliście już przyszłości w danym miejscu. No i postanawiacie znaleźć coś nowego i tutaj bardzo szybko znajdujecie nową pracę. Także karty pokazują, że jak wejdziecie w coś nowego, to była bardzo dobra zmiana w Waszym życiu. No a pamiętajcie, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Także tutaj widzę zmianę na lepsze. Dla niektórych to będzie też awans, więc no mówię, ta karta piątki pentakli może mówić o tym, że Wy się teraz już obawiacie w tym momencie, tak? Że sobie nie poradzicie, martwicie się o to, czy faktycznie dostaniecie upragniony awans, a tutaj jednak to przychodzi, także no strach ma wielkie oczy, kochani, nie ma co się martwić na zapas, pamiętajcie. To, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Myślmy zatem pozytywnie. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Cesarzowa. No właśnie, tutaj sprawy zawodowe bardzo ładnie się pokazują. Tu jest płodność, tu jest po prostu ruszenie do przodu. Ale też cesarzowa często mówi dla samotnych kobiet, że już marzycie o tym, żeby zostać matką. Marzycie o ciąży, marzycie o rodzinie, o stabilizacji, o domu, o ciepłym kącie, tak? Będziecie mocno skupiać swoją energię właśnie na tym, żeby w końcu kogoś poznać do relacji, żeby po prostu się ustatkować. No i osoby samotne będą faktycznie chciały dać sobie szansę w tym miesiącu na poznanie kogoś nowego, bo to pragnienie jednak tutaj będzie bardzo, bardzo duże. Dom, rodzina, czwórka buław. No i tu jest osoba, która może być Waszą bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem, z którą cudownie spędzacie czas. Jeżeli jesteście w związkach, spotykacie się z kimś, no to ta relacja będzie się rozwijała. Tutaj w tym miesiącu niektóre panie mogą faktycznie zajść w ciążę, jeśli planujecie powiększenie rodziny, jak najbardziej. Energie są sprzyjające. Możecie, kochani, skupić się właśnie na
takiej totalnej stabilizacji, dom, rodzina, no ta kariera tu mi się pokazuje, ale widzę osoby, które bardziej skupiają się na sprawach właśnie uczuciowych, więc tutaj to będzie dla Was priorytetem, żeby bardziej się skupić właśnie na tej rodzinie. Zobaczmy osoby samotne, singli. Tu poznanie kogoś przez internet bądź w podróży bardzo mocno mi się pokazuje, tak? Ktoś może z daleka, ktoś po prostu poznany faktycznie online, że będziecie pisać, rozmawiać, później będą spotkania. I tak jakby, no, to może być osoba, z którą faktycznie będziecie czuli takie mocne połączenie energetyczne, jakby kosmos wam tę osobę zesłał. Bliźniaczy płomień mi się mocno pokazuje. Cessa, papież i dziewiątka buław. Dużo ognia. Może to być jeszcze jakiś inny baran, lew bądź strzelec. Bardzo ognista energia mężczyzny bądź kobiety. Ktoś po przejściach, może być to ktoś w związku małżeńskim, o czym mówi papież, ale tak jakby już na etapie rozwodu, rozstania, ktoś zakańcza swoje sprawy z przeszłości i będzie chciał się otworzyć na coś nowego. Ja mam takie przeczucie, że z tą osobą bardzo szybko wejdziecie w jakiś związek. To jest ktoś poznany online. Wy będziecie pisać tutaj, bo tu jest w ogóle wymiana wiadomości. Ta osoba też jest poraniona, tak samo jak wy. Troszkę się będzie obawiał, czy obawiała wejść w nowy związek. Ale kochani, jeżeli zaufacie, że wszechświat ma dla was jakiś plan i że to nie będzie przypadkowe spotkanie czy tam poznanie się, to faktycznie możecie wejść w coś bardzo, bardzo fajnego. Tu jest dużo ognia, dużo namiętności. I tak jakby będziecie kompatybilni. Wy poczujecie, że to jest takie fajne połączenie właśnie, tak? Że wszechświat tak jakby wysłuchał waszych manifestacji wcześniejszych i to się teraz zadziewa. Bo do końca października mamy takie energie zakończeń, tak? Zakańczamy to, co było w przeszłości też negatywne. Dużo związków się zakończa, takich, które nie miały przyszłości, nie miały racji bytu. I wchodzimy w nowe historie miłosne. I tutaj faktycznie pokazuje mi się ktoś przy Was, kto totalnie wywróci Wasz świat do góry nogami. Tu będzie zakochanie, tu będzie miłość, ten listopad będzie po prostu z taką energią miłości w powietrzu. Także kochani, rozglądajcie się, dajcie sobie szansę na poznanie tej osoby, bo możecie faktycznie poczuć w końcu no, te motyle w brzuchu, to uczucie zakochania, takie fajne. Jeśli chodzi o zdrówko, dziesiątka kielichów nam się tutaj pokazała. Odwodnienie i uzależnienia są w tej karcie, więc no to też może być uzależnienie od kawy, kofeiny, energetyków, tak, papierosów, alkoholu. Także kochani, tutaj zwróćcie na to uwagę, zadbajcie o swoje zdrowie. Ciało macie tylko jedno, ono jest waszym domem, także najważniejsze jest to, żeby zadbać o siebie. Podróże, cesarz, baran. No, tutaj możecie, kochani, faktycznie gdzieś nawet w daleką podróż się udać. Nie widzę przeszkód, problemów. Widzę, że ta podróż będzie naprawdę udana. Poczujecie w końcu wiatr w żagle. No i tak jak mówię, no, osoby, które faktycznie gdzieś planują wyjazd albo jakiś urlop, możecie na tym wyjeździe kogoś poznać. Ale bardziej czuję dla Was właśnie poznanie kogoś przez internet. Być może z tą osobą gdzieś razem sobie później polecicie, tak? Czy pojedziecie i tak jakby spędzicie czas, zbliżycie się do siebie i poczujecie, że to jest to. Taki fajny flow pomiędzy Wami. Co z otoczenia? Rydwan. Akcja, działanie. Tu się dużo i szybko będzie działo. Bardzo intensywne działanie. Bardzo intensywny miesiąc. I tak jak mówię, to jest romans, to jest zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, podróż. Bardzo macie intensywny czas w tym miesiącu. Dużo się, kochani, będzie działo. Także ta piątka pentakli to może jakieś Wasze wewnętrzne strachy, obawy, jakieś lęki, bo ja nie widzę tutaj w kartach, żeby to miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Więc niepotrzebnie siedzicie w głowach, bo tu się wszystko pięknie zadziewa. Karta rady. Nie myśl za dużo, nie analizuj dokładnie, bo przyciągniesz energię braku. Nie myśl o tym. Skup się na tym, co pozytywne, czego tak naprawdę chcesz w życiu, ale nie myśl o negatywnych rzeczach, czy sytuacjach, czy że na coś nie zasługujesz, bo faktycznie to przyciągniesz. Wszechświat nas słucha. Pamiętajcie, że jak wy do siebie mówicie, to słucha was bardzo ważna osoba, czyli wy sami. Nie możecie sobie mówić negatywnych rzeczy, bo wy w to uwierzycie i to ściągniecie. Także pamiętajcie, żeby po prostu pokochać siebie, myśleć pozytywnie, przede wszystkim zrobić porządek sami ze sobą, tak? Uwierzyć w to, że zasługujecie na dużo, na wszystko, co najlepsze. I to wszystko zaczniecie przyciągać. Nie spiesz się, zrób głęboki wydech. Dokładnie tak. Więc macie cudowny miesiąc, kochani.
Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.